Maciej Wolny, witam państwa serdecznie, witam gorąco w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Przed nami temat, który być może nas zelektryzuje, bo o samochodach elektrycznych w Europie będziemy sobie rozmawiali, o spalinowych również, czy do 2030, od 2035 roku rzeczywiście już nowych aut spalinowych w Europie nie kupimy. O tym wszystkim porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi są w naszym studiu Dobromir Sośnierz, Konfederacja Wolnościowcy. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry. I na łączach internetowych europoseł Marek Balt, europoseł z Grupy Socjalistów, Demokratów. Panie europośle, kłaniam się, dzień dobry również. Witam serdecznie panów telewidzów. I te wstępne informacje, bo ja tak pokrótce tutaj wyjaśniłem nasz temat. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej wstępnie porozumiały się w sprawie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Oznacza to, że od 2035 roku kupno takiego auta będzie praktycznie niemożliwe, a obywatele krajów członkowskich wspólnoty będą mogli rejestrować wyłącznie auta z napędem elektrycznym lub wodorowym. Ale te zapisy, bo tutaj też pewne wątpliwości były, czy jak rozmawiam z niektórymi osobami na ten temat, no to myślą, że już żadnych aut spalinowych nie będzie można rejestrować, sprzedać ani kupić. Nie dotyczy to tych aut, które będą obecne na rynku, czyli jeżeli ktoś będzie miał auto z napędem spalinowym, czy diesel, czy benzyna, no to będzie mógł jeszcze sobie sprzedać, kupić używane takie auto, więc tutaj to dotyczy, te zapisy mają dotyczyć prawdopodobnie właśnie nowych aut, prawdopodobnie, bo to też różnie bywa w Unii Europejskiej, te przepisy potrafią się dość szybko i w zaskakujący sposób zmieniać. To ma być oczywiście ten cały plan jednym ze sposobów na europejską zeroemisyjność. I teraz, czy europoseł Marek Balt jest przekonany, pozytywnie nastawiony do tego pomysłu, czy ten pomysł rzeczywiście doprowadzi do zakazu rejestrowania w Europie samochodów spalinowych od 2035 roku, czy tu się właśnie jeszcze może sporo zmienić, panie pośle? Trochę chciałbym uściślić tą informację. Od 2035 roku nie będzie wolno wprowadzać na rynek nowych samochodów spalinowych. To znaczy, że producenci nie będą mogli wytworzyć nowego produktu i go zarejestrować na rynku europejskim do sprzedaży. A tak my jest. Będziemy nadal mogli kupować samochody spalinowe, ale w mojej ocenie już nie będziemy chcieli, bo w mojej ocenie szybciej się zelektryfikujemy. Wszystkie szacunki przewidują, że już w 2027-2028 roku samochody elektryczne albo zrównają się cenowo, albo będą tańsze od samochodów spalinowych. Do tego prace nad lepszymi bateriami doprowadzą, że będzie można jeździć dłużej samochodem elektrycznym i szybciej go ładować, więc to upowszechni również stacje ładowania baterii. W Europie już dzisiaj przy autostradach można spotkać bardzo szybkie stacje ładowania, gdzie można dosyć szybko naładować samochód tak, żeby jeszcze kilkaset kilometrów dojechać. Ja jestem zwolennikiem samochodów elektrycznych. Poruszanie się samochodami elektrycznymi jest tańsze i nieszkodliwe dla środowiska. Nie musimy wdychać. No z tą nieszkodliwością, panie europośle, w tym momencie to można polemizować, chociażby biorąc pod uwagę produkowanie tych baterii, którymi zasilane są samochody elektryczne, później ich utylizację, ale też pan europoseł tutaj na kilka takich argumentów przeciw samochodom elektrycznym odpowiedział. Natomiast panie redaktorze, ale dzisiaj produkujemy takie baterie, jakie mamy możliwość produkować, ale w mojej ocenie jutro, a wiem, że prace toczą się, bardzo, bardzo zaawansowane prace toczą się, nad bateriami zbudowanymi w oparciu o węgiel, o nanorurki, które będzie dużo łatwiej utylizować. Zawsze postęp zaczyna się od jakichś skomplikowanych rzeczy. Pan poseł Dobromir Sośnierz tutaj ironizuje, że z jabłek i z cebuli te nowe technologie. Panie pośle, co pan na to w takim razie? Do Dobromira Sośnierza się zwracam. Pan jeździ 2,5-litrowym autem, dieslem, w sensie zasilanym, napędzanym, taki silnik. Tak, co pan? To nie dociągnie do tego 2035. To nie dociągnie, ale to może wtedy będzie trzeba zmienić i będzie się pan poseł zastanawiał, czy elektryka, czy hybrydę, czy nadal jakiś spalinowy. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby auta... Pan poseł będzie mógł zabytkiem jeździć wtedy spalinowym. Ja dziękuję. Ja wolałbym tak na bieżąco być mniej więcej. Nie traktuję auta jako jakąś zabawkę, tylko jako narzędzie, które mnie przeniesie z punktu A do punktu B, a samochody elektryczne nie robią tego wystarczająco dobrze i no nic nie wskazuje na to, że miały robić to znacząco lepiej. To wbrew tutaj takim fantazjom pana europosła Balta. No, na razie wygląda na to, że jest to ślepa kolejna ewolucji samochodów. I
Zobaczymy, jak będzie z tymi wodorowymi, ale jeśli pan poseł wierzy w to, że ludzie będą po prostu chcieli, to po co ten przymus? No raczej stosowanie przymusu przez Unię Europejską wynika z niewiary w to, że ludzie będą chcieli dobrowolnie się na to przesiąść. Więc jak nie chcą dobrowolnie, to my ich już tam przymusimy, to my im już pięść Unii Europejskiej pokażemy i powiemy, że jak będą dalej produkować te auta, no to rozmontujemy im fabrykę, wsadzimy do więzienia i tyle będzie z tej dobrowolności i z tego przekonywania. Oczywiście jest to szalony, chory pomysł, żeby urzędnicy dekretowali rozwój technologiczny, żeby w 2022 roku jacyś europosłowie, którzy zielonego pojęcia nie mają o budowie baterii, mówili o tym, że do 2035 roku będą lepsze baterie. A skąd pan to wie? Ile pan baterii zbudował i jakie? I z czego pan te baterie budował? I co pan na ten temat wie? Co europosłowie na ten temat wiedzą? Ja jestem mechanikiem samochodowym z wykształcenia, jestem również inżynierem. Możemy porozmawiać o bateriach, jak pan chce, ale myślę, że pana wiedza jest dużo mniejsza niż moja. A jeśli chodzi o to, o czym pan powiedział, że urzędnicy coś zakazują, to chcę tylko powiedzieć, że takie przepisy wprowadziliśmy jako Parlament Europejski po to, żeby producenci samochodów już nie rozwijali samochodów spalinowych, tylko wszystkie środki, które mają na innowacje, przekazali na innowacje i rozwój samochodów elektrycznych, na wynalezienie lepszych, tańszych i dłużej działających baterii. Panie Europośle, a dlaczego rynek nie może tego zweryfikować? Jakim prawem się wtrącacie w technologię? To nie znaczy się na tym. Bo rynek, no wie pan, moje kompetencje to jest budowa, eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych, więc niech pan do mnie nie mówi, że się na tym nie znam, że się nie znam na samochodach. A jeśli chodzi o rynek, tak, rynek chciałby spełnić choćby dla pana Sośnierza oczekiwania i zapewnić mu 2,5-litrowy samochód spalinowy. No bo tacy ludzie też są. Są tacy, co jeżdżą 3,5-litrowymi silnikami, samochodami z silnikami spalinowymi. No i emitują dużo spalin, dużo CO2. My jesteśmy za redukcją emisji CO2. Ze względu na zmiany klimatyczne i ze względu na to, że przy emisji spalin emituje się również NOx-y, bardzo szkodliwe substancje, które później wdychamy, chodząc z naszymi chodnikami przy ulicach. No tutaj jeszcze moglibyśmy porozmawiać sobie o pyle, który jest wznoszony przez samochody, więc w ogóle może samochody z ulicy powinniśmy zdjąć, ale rzeczywiście kierunek rozwoju aut, napędu samochodów, poruszania się, to jak będzie w przyszłości wyglądało, jest niezwykle ciekawy, złożony, no i też niepewny. Natomiast ja chcę, a propos takich przeciwstawnych argumentów do tego, o czym mówi europoseł Marek Balt, zacytować byłą minister edukacji i nauki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Annę Zalewską, która na łamach portalu w polityce.pl mówi w ten sposób. Po pierwsze, samochody elektryczne są bardzo drogie. Rzeczywiście, na ten moment ta różnica jest znacząca. Po drugie, nikt nie wie, w jaki sposób je utylizować. Chodzi przede wszystkim o baterie, a w baterii jest przecież mnóstwo śladu węglowego, włącznie z litem, który wydobywa się w kopalniach przy emitowaniu dwutlenku węgla. Wygrało tutaj lobby samochodów elektrycznych. To odnośnie tej decyzji Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, pan poseł Dobromir Sośnierz. Ja tutaj z jednej strony te argumenty pani europoseł Anny Zalewskiej, ale też zapytam, czy nie przekonuje pana to, że właśnie ta technologia może się rozwinąć, że będą te lepsze baterie, że będzie więcej stacji ładowania, że to wszystko rzeczywiście stanie się bardziej przyjazne. Może się rozwinąć, no ale jeśli urzędnicy już w 2022 chcą dekretować, jaka technologia będzie w 2035 miała być rozwijana, a jaka nie. A przecież pan europoseł też nie wie, czy za chwilę ktoś nie wynajdzie sposobu na to, żeby z auta spalinowego wycisnąć tyle, że będzie ono bardziej wydajne środowiskowo również. Znaczy są takie pomysły, jedna na przykład z firm, która oferuje swoje auto chociażby w Polsce, nie idzie na przykład w samochody takie w pełni elektryczne, chociaż tam się pojawiają te wersje, ale nadal to są silniki benzynowe, nadal o sporych pojemnościach, a jednak te emisje spalin za pomocą technologii udaje się zdecydowanie zredukować. Ja się na tym znam jeszcze mniej niż kolega mechanik, poseł Balt, więc ja nie zamierzam dekretować tego, jak się ma technologia rozwijać. Jak pan
się zna, to niech pan zbuduje takie auto, które, z którego użytkownicy będą zadowoleni, to wtedy ja uznam, że ma pan kompetencje do tego, żeby decydować. Ale póki pan tylko teoretyzuje, że do 2035 baterie będą lepsze, tańsze i w ogóle to wszyscy chętnie się przysiądziemy, no to jest tylko teoretyzowanie i takich rzeczy absolutnie nie wolno robić. To złamanie neutralności technologicznej, który to termin Unia Europejska odmienia przez wszystkie przypadki w swoich różnych dokumentach, a jednocześnie go tak skandalicznie łamie, mówiąc, że jakaś technologia jest słuszna, a jakaś nie jest słuszna. Powinno się, jeśli w ogóle powinny być jakieś regulacje w tej sprawie wydawane, to jedynie takie, które by podsumowywały jakiś tam ślad węglowy, prawda, ślad zanieczyszczeń generowany przez jakąś technologię i tyle, i rozliczały z tego, co się emituje, a nie z tego, że z góry planujemy, jaka technologia będzie używana w 2035. Ja tutaj odnośnie tej technologii 2035 roku widzę pewną analogię, być może błędnie, do tego nastawienia wcześniej Europy, polityki europejskiej w kontekście energetycznym na gaz, że tutaj wszystkie siły na gaz, a później się wszystko wywróciło do góry nogami, ale no, może zbyt daleko idąca to porównanie. Ale panowie, my tutaj poniekąd też politycznie rozmawiamy, panowie uczestniczą w bieżącej polityce. Dodajmy do naszej rozmowy zatem głos eksperta, osoby, która zna się na samochodach, wydaje się, że też jak nikt inny, Krzysztof Hołowczyc, był gościem kanału sportowego, gdzie podzielił się swoją opinią na temat samochodów elektrycznych. Posłuchajmy tejże opinii, jeszcze tutaj kilka słów dodam. Pojeździłem trochę elektrykiem i rzeczywiście w mieście jest takie fajne uczucie. Pojechało, skręciło. Oczywiście zasięgi, to jak tylko dajesz prawdziwie gazu, to maleją dwukrotnie natychmiast w każdym z tych aut. Także to też musimy mieć świadomość cały czas. Jak widzę, jak ktoś w trasie jedzie elektrycznym samochodem, nie będę marek wymieniał, i tak wszyscy tak na tym, ten gazik tak z jajeczkiem, jak to się mówi, jajko kurze włożone wysokiej rzędy. I sobie spokojnie ten gazik naciska, żeby tak było mięciutko. Także ja myślę, że jeszcze ten czas elektryków takich bateryjnych, no on się nie rozwinie. No i tutaj jest opinia, że się nie rozwinie. Do tego pan Hołowczyc mówi, że nikt nie mówi, jak płonie taki samochód, co się dzieje, nie można czegoś takiego ugasić, nie ma najmniejszych szans. Proszę sobie wyobrazić, że ten samochód zapali się pod jakimś hotelem czy domem handlowym. Mówimy, komórki, nie przykładaj do ucha za długo, bo ona robi ci krzywdę. Samochód elektryczny, proszę sobie wyobrazić, ile tam jest silników, ile tam jest przepływów, ile tam jest energii, która wokół nas krąży. W Norwegii na szrotach stoją ogromne ilości samochodów, które mają małe stłuczki samochodów elektrycznych. Nikt ich nie naprawia, każdy się boi. Takie słowa padły. Co na to europoseł Marek Balt? No bez przesady, samochód elektryczny to prosta konstrukcja. A jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówił mój poprzednik, szanowny pan poseł Sośnierz. Po prostu, panie pośle, tak jak sprawność silników parowych była na poziomie 10%, tak sprawność silników spalinowych jest na poziomie 50-60%, a sprawność silników elektrycznych jest na poziomie 80-90%. I fizyki pan nie przeskoczy, choćby pan nawet się chodził na siłownię całe życie i próbował przeskoczyć, to pan fizyki po prostu nie przeskoczy. Koszt samochodów elektrycznych jest dużo niższy niż samochodów spalinowych, ponieważ nie ma tam tak skomplikowanych części, jak choćby silniki spalinowe. Ale mimo to, panie europośle, no teraz bateria, są one zdecydowanie droższe. Bo bateria kosztuje tyle samo, co cała pozostała część samochodu. Jeśli koszt baterii będzie niższy, to samochody będą tańsze. A jeśli chodzi o zasięgi, to już jedna z chińskich firm, która będzie albo w tym, albo w przyszłym roku wprowadzała samochód na polski rynek, będzie wprowadzała nowy model, który będzie miał zasięg 1000 kilometrów. No ale to jest taki zasięg teoretyczny. Jak się doda właśnie tego gazu, ten zasięg spada. Jak się włączy klimatyzację, ten zasięg również spada. A ile razy w roku pan jeździ ponad 1000 kilometrów, ponad rzadko. 500 kilometrów. Rzadko, zdecydowanie. Rzadko. No więc o to chodzi, żeby te samochody, część tych samochodów będzie wykorzystywana w mieście i dobrze, żebyśmy w mieście jeździli samochodami elektrycznymi, żebyśmy nie zanieczyszczali powietrza, którym oddychamy. A jeśli chodzi o te wyjazdy w trasę, to właśnie są potrzebne baterie, które się bardzo szybko ładuje i wtedy staniemy sobie i na stacji benzynowej na koniec naszej rozmowy. 10 minut naładujemy
baterię samochodu. Na koniec naszej rozmowy jeszcze słowo od Dobromira Sośnierza, panie pośle, ja tylko dodam, bo gdzieś w głowie mi się pojawił taki argument. Być może on jest kompletnie niezwiązany rzeczywiście z tym, co się obecnie dzieje, no ale gdyby, nie daj Boże, zaszła taka sytuacja jak na Ukrainie, widzimy, co się tam działo po 24 lutego, ludzie z Ukrainy uciekali samochodami. Gdyby, no mówię, nie daj Boże, nie chcemy takiej rzeczywistości, gdybyśmy my musieli swoje rodziny gdzieś wywozić w jakieś inne miejsce, czy w Polsce, czy za granicą, no to auta elektryczne na ten moment kompletnie by się nie sprawdziły. Jest to propaganda sukcesu, co pan europoseł mówi. Oczywiście, że powtarzam jeszcze raz, gdyby oni wierzyli w to, co mówią, to by nie przymuszali. To, że przymuszają, wynika z niewiary w własną argumentację. Gdyby to było tak rozwinięte, to każdy, kto miał styczność z samochodem elektrycznym, wie, jak jest naprawdę, że te samochody nie mają 1000 kilometrów zasięgu, że długo się ładują. Poza tym te argumenty ekologiczne są dyskusyjne, no bo tam, o ile sprawność silnika jest taka, jaka jest, no to wszystko zależy od sprawności sposobu wytwarzania z kolei energii elektrycznej, przesyłania jej, czy będziemy mieli na tyle wydajną sieć, czy jesteśmy w stanie zbudować tak wydajną sieć, żeby do niej podłączyć naraz miliony samochodów tutaj elektrycznych i tak dalej, i tak dalej. To jest mnóstwo rzeczy, które są nierozwiązane i bardzo dyskusyjne. Panowie, stawiamy tutaj przecinek, ale za moment ponownie w tym samym składzie widzimy się na antenie telewizji w Polsce.pl. Zachęcam państwa oczywiście do pozostania z nami.